Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o klaczy Emocja. I tutaj właśnie miałam ją na treningu. Tam sobie fajnie kłusuje, nie wiem czy widzicie. I dzisiaj opowiem Wam o naszym nowym koniu o imieniu Emocja. Więc zapraszam Was do oglądania. Można powiedzieć, że Emocja nie jest takim świeżym zakupem, ponieważ my ją kupiliśmy w grudniu 2021, słuchajcie. I ja przyjeżdżałam do niej na Miłosną, stamtąd gdzie ją kupiliśmy, przez tydzień. Potem ona została na wstępne zajeżdżenie, tak jakby, czyli przyjęcie jeźdźca. I my ją odebraliśmy w ferie. W ferie w 2022. I tak naprawdę ona byczyła się na pastwisku i ja po feriach zaczęłam z tym koniem pracować, czyli zaczęłam ją dalej wsiadać, zaczęłam ją przyuczać do skręcania na przykład, do pracy po prostu pod jeźdźcem. Potraktowałam ją jakby ten koń nigdy nie miał jeźdźca, ale tylko w kwestii bezpieczeństwa i tego, żeby ona się przekonała do mnie, bo dosyć była, można powiedzieć, zaoferowana tym, że ja coś będę chciała od niej, jeśli chodzi o kwestię jeździecką. Więc tutaj troszeczkę podeszłam do niej, jakby nigdy nie miała jeźdźca, czyli te filmiki, które widzicie z tej ląży, jak ja jestem oprowadzana, to jest tak raczej sprawdzenie tego, czy na pewno jest wszystko w porządku. Czy na pewno jest tak, że ona akceptuje jeźdźca, że to jest wszystko już poskładane. A tylko dlatego podeszłam do tego, że miała dosyć dużą przerwę, ponieważ jak ten pan, który się nią zajmował, zajeżdżał ją, bardzo fajny gościu, dobry fachowiec, ja nie wątpię w jego umiejętności, tylko kwestia była taka, że ja ją potem odstawiłam na łąki i ona znów tak naprawdę 2 miesiące nie pracowała od momentu, kiedy przyjechała do nas. I ja dopiero zaczęłam na nią wsiadać, jak się skończyły ferie, dlatego ją troszeczkę potraktowałam właśnie w taki sposób, że nie przyjęła jeźdźca. No i tak naprawdę cała tak jakby ścieżka jej szkoleniowa trwała do czerwca, jeśli chodzi o mnie. Ja na nią wsiadałam, pracowałam z nią w 3 chodach, ćwiczyłam troszkę na drążkach. Potem zaczęli wsiadać inni instruktorzy, tak żeby przekonywała się też do innych jeźdźców. A w sezonie letnim jej głównym zadaniem było to, że była koniem czołowym dla instruktorów tereny. I tak naprawdę ona prowadziła koniki w zastępie, tak jakby pod instruktorem, lub zamykała zastęp. I to było jej zadanie na sezon, czyli ona tak naprawdę nie weszła pod jeszcze jeźdźców, bo uznałam, że nie jest na tyle gotowa, nie ma na tyle kondycji, żeby i umiejętności jeszcze, żeby wprowadzić ją w sezon. I szkoliła się pod instruktorami, pracując właśnie w terenie, ale też na placu z panią Kasią, bo treningi głównie miała potem już w sezonie pod panią Kasią, tak żeby jej umiejętności się zdecydowanie zwiększały. I kontrolowałam cały jej proces szkoleniowy z ziemi. I tak naprawdę trwa to do teraz. I nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona z postępów pracy naszej, jeśli chodzi o emocje, właśnie o Kasię, bo teraz skupiamy się już na pracy na drążkach, już pojawiają się pierwsze skoki, zaczynamy budować już w niej taką pewność siebie, jeśli chodzi o pracę właśnie na kawaletti, na krzyżaczkach. I, no i uważam, że to będzie bardzo fajny koń pod kątem właśnie skokowym, pod kątem, jeśli chodzi o odznaki. I taki jest mój zamysł, żeby ona właśnie była koniem odznakowym. No ale wiadomo, zobaczymy, co nam czas przyniesie. Ale nie ukrywam, że na pewno wejdzie w sezon ferii 2023. Myślę, że będzie już w pełni gotowa i proces szkoleniowy będzie na tyle
dobrze przeprowadzony, że będzie już cieszyć Was na pewno na treningach, w terenach i właśnie na treningach czy ujeżdżeniowych, czy treningach skokowych. No, nie jest to młody koń, bo pewnie pomyślicie, że to jest jakiś trzylatek czy coś w tym stylu. Nie, ona w 2023 będzie miała 7 lat i uważam, że będzie idealnym koniem do tego, by właśnie już pracować pod ludźmi. A ten czas, jeszcze okres jesieni, zimy, na pewno poświęcimy na jej szkolenie, takie właśnie, w którym naprawdę ją przygotujemy do pracy skokowej i ujeżdżeniowej, bo już tak naprawdę wszystkie elementy umie, tak? Umie łopatki do wewnątrz, umie zad do wewnątrz, umie ustępowania, pracuje właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałam, fajnie na drążkach i to jest koń, który potrzebował troszkę czasu. Ale nie ukrywam, że te treningi są bardzo owocne i myślę, że będzie dużą pociechą i będzie miała dużo zwolenników, jeśli chodzi o właśnie treningi. Dobrze, super. Tak, żeby lekko jeszcze szyja, o właśnie, poszła do dołu, a nosek do przodu. Tak, i pryt, pryt, pryt. Super koń i przerwa, Kasia. Pamiętajcie, że najważniejsze w takim właśnie procesie szkoleniowym konia, który zajeżdżany jest od zera, tak? Czyli tak jak właśnie emocja, czyli praca od pierwszego wsiadania po cały właśnie proces taki, żeby przyuczyć konia i do drążków, przyuczyć konia i do skoków, nie możemy się śpieszyć. Ja właśnie podeszłam z tym koniem w taki sposób, dlatego też wcześniej nie pokazywałam Wam, bo uznałam, że wolę trochę zebrać materiału, pokazać Wam całą jej tak naprawdę ścieżkę od pierwszego wsiadania, po pracę już na drążkach, pracę na kawaletkach, pracę ujeżdżeniową, którą już możemy coraz większą, coraz trudniejszą narzucać jej. I myślę, że ten koń będzie naprawdę fajnym zwierzakiem, który będzie Was uczył dobrego jeździectwa. Moi drodzy, to na tyle, jeśli chodzi o klacz emocja. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta nasza fajna, urocza, energiczna klacz, bo nam się bardzo podoba. Jeszcze potrzebuję czasu, jeśli chodzi o trening, ale mam nadzieję, że będzie Was cieszyć na treningach odznakowych, treningach sportowych, bo jest to koń fajny, skaczący i dosyć ujeżdżeniowo fajnie pracujący. Ja tymczasem się z Wami żegnam i zachęcam Was do wejścia na nasze social media, Instagram, Facebook, YouTube, tak samo jak teraz właśnie jesteście, żebyście śledzili nas, oglądali i ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia.